Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chcielibyśmy Wam razem z żoną pokazać, zaprezentować 6 roślin na stanowisko słoneczne, które naszym zdaniem nie wymagają aż tak dużego zainteresowania, troszczenia się o tą roślinę, żeby na super, super słonecznym stanowisku dawały sobie radę. Czyli według nas pierwsza roślinka numer uno na stanowisku słonecznym, liliowiec. Dlatego tutaj stanąłem, żeby tą roślinkę pokazać Wam jako pierwszą w tym nagraniu. Są to liliowce, przepięknie wyglądające. Zobaczcie, możecie naprawdę kupić liliowce w różnych kolorach. Tutaj my mamy trzy kolory tego liliowca u siebie. Mamy od takiego brudnego różu, wpadający lekko w bordo, przez żółty taki bardziej mocno intensywny, do dwukolorowych kwiatów, czyli tu są takie bordo, prawie brąz z żółtym, i tam odmiana o żółtym kwiatku, ale bardziej takim cytrynowym, bo tutaj jest ciemniejszy żółty. No i tamta odmiana, co rośnie z tyłu przy oczku wodnym, jest odmianą niższą, czyli tam mamy niższego liliowca, tu mamy dosyć wysokie te liliowce. Na co zwrócić uwagę? Na to, jeżeli stanowisko słoneczne, to trzeba wiedzieć, że będzie miało roślina, że będzie miała bardzo dużo kwiatów, natomiast jej liście będą troszeczkę mniej okazałe, czyli w momencie, kiedy roślina będzie kwitła, jej liście staną się mniej zielone, mniej soczyste. Liście te będą też mniejsze, tak? Dlatego, że na stanowisku słonecznym jest duże parowanie wody, więc roślina nie wytwarza dużych, pięknych liści po to, żeby nie gubić zbytnio tej wody. No i tym się będzie różniło. W stanowisku cienistym, bardzo cienistym, ona też sobie da radę, tylko wtedy mniej kwitnie. Co zrobić, żeby co roku pięknie kwitła? Intensywnie nawozimy ją nawozami, które sami robimy, czyli gnojówka z bananów i gnojówka z pokrzywy. Jeżeli nie robicie takowych gnojówek w domu, możecie kupić nawozy do roślin kwitnących i podlewacie wtedy. Pamiętajcie też o tym, że te piękne kwiaty naszych liliowców, które wyglądają praktycznie jak kwiaty lilii, nie pachną tak mocno jak kwiaty lilii i są to kwiatki jednodniowe, czyli na takim pałączku mamy kwiatek, który się rozwinie jutro, kwiaty, które są dzisiaj, i tu już akurat oberwałem, ale tu i kwiat, który był wczoraj, czyli taki kwiat kwitnie przez jeden dzień, następnie się zamyka i w jego miejsce otwiera się kolejny. Taka fajna jeszcze informacja, słuchajcie, te kwiatki są w pełni jadalne. Możecie wykorzystać do deserów. Mają lekki posmak orzechowy. Także możecie do deserów, do dań położyć na talerzu jako taką ładną dekorację i przy okazji można je zjeść. Kolejną roślinką, jaką chcemy Wam pokazać w naszym mniemaniu, jest to lawenda, czyli roślinka numer 2. Zapraszamy do lawendy. W naszym zestawieniu roślinka numer 2, lawenda. Przepiękne fioletowe kwiaty. Wiemy, jak lawenda wygląda, wiemy, jak pachnie, no ale kilka osób może się dowiedzieć od nas, jakie warunki potrzebuje, i tutaj gdzieś Wam wrzucę linka o lawendzie, gdzie mamy wyprawę do Prowansji, omawiamy, pokazujemy, gdzie ona rośnie. W naszych ogrodach, jak wysadzamy lawendę, pamiętajmy jedno, żeby nie szła w glebę kwaśną, w glebę gliniastą i tam, gdzie stoi woda, bo lawenda tam się trzymać nie będzie. Lawenda lubi glebę w miarę suchą, lubi też glebę żyzną, ale przepuszczalną, taką bardziej piaszczystą. W takich warunkach jej jest najlepiej, bo z takich warunków, czyli z okolic Morza Śródziemnego, ona pochodzi, przewędrowała tutaj do nas, więc
pamiętajmy o tym. Co jeszcze? Jak wysadzicie lawendę w ogrodzie gdzieś na rabatach, nie dawajcie tam podlewania, dlatego że te deszcze, które przechodzą przez Polskę, spokojnie jej wystarczą na tyle, że ona będzie pięknie kwitła i pięknie się nam rozrastała. Pamiętajmy też o tym, sadząc lawendę, że jeżeli po pierwszym kwitnieniu w miarę szybko przytniemy te pięknie pachnące kwiaty, to jeszcze w tym roku wypuści drugie kwiaty, czyli będzie miała drugie kwitnienie. Może nie tak bujne, ale nadal tak pięknie pachnące i wyglądające. Czyli to jest nasza propozycja na pełne słońce do naszych ogrodów. Czyli pierwszy liliowiec, drugi lawenda. Trzecia propozycja to jest ta sama rodzina co lawenda i jest to kocimiętka. Zapraszam. Teraz powiemy coś o naszej propozycji numer 3. Dlaczego kocimiętka? Dlatego, że jest praktycznie tak bezobsługowa jak i lawenda i liliowce. Jak podlewamy liliowce gnojówką z pokrzywy, żeby ładniej kwitły, podlewamy i kocimiętkę. Jak podsypujemy naszą lawendę skorupkami z jajek, podsypujemy i kocimiętkę. No i co? I dzięki temu nasza kocimiętka, no jeszcze jednemu zabiegowi, bardzo ładnie kwitnie. Oprócz tego, że ładnie kwitnie, to jeszcze ładnie pachnie. Jeżeli po pierwszym kwitnieniu ta roślina, to z reguły to jest przełom czerwca, tak do połowy czerwca kwitnie. Jeżeli wtedy ją przytniemy, my tutaj ją formujemy na taką kulkę, to ona zawiąże w ciągu tego sezonu drugie kwiaty, czego ta nasza roślina jest dowodem, bo spójrzcie, tu już zawiązała i zaczynają te kwiatki kwitnąć. Tutaj też już tworzą się pączki kwiatowe. Proszę bardzo, to jest jej drugie kwitnienie. Tu może bardziej widać na tym, względnie na tym. To jest jej drugie kwitnienie w tym roku. I też kwitnie na ładnie, tak fioletowo. Bardzo ładnie to wygląda. I bezproblematyczna, tak jak już mówiłem, roślina. Kocimiętka. Kolejną roślinką, czyli numer 4 w naszym zestawieniu, jest to szałwia omszona. Ta sama rodzina co lawenda i kocimiętka. Zapraszam do szałwi. Parę słów poświęcimy i jej. Kolejna roślinka w naszym zestawieniu roślin na słoneczne warunki to jest szałwia omszona. Rodzaj pancernej roślinki. Jeżeli ją przytniecie, tak jak w pozostałych roślinkach, w miarę szybko po pierwszym kwitnieniu, ona zakwitnie Wam w danym roku jeszcze raz. Czasami nawet zdarza się, że jak szybko poprzecina się, a są fajne pogody, to i potrafi wypuścić jeszcze trzeci raz kwiatostany w danym roku. Także bardzo fajna roślina, rozrasta się rozłogami pod ziemią. Troszeczkę jest taka, można powiedzieć, ekspansywna, także zwróćcie na to uwagę, jeżeli nie chcecie, żeby Wam zarosła jakieś duże połacie, można ją wsadzić w jakąś beczkę po prostu i ona tam tylko będzie się rozrastać. Ale bardzo fajna roślina na suche, na mocno nasłonecznione rabaty. A my już pomykamy do kolejnych dwóch roślin. Słuchajcie, kolejną naszą propozycją dla Was na bardzo, bardzo intensywne nasłonecznienie. Roślinka taka, moim zdaniem, pancerna, czyli żagwi. Jest to roślina, która idealnie nadaje się do ogródków skalnych, do alpinariów, rośnie świetnie w kamieniach. Przede wszystkim nie potrzebuje, słuchajcie, nawadniania, nie potrzebuje jakiejś troski. Wysadzamy sobie gdzieś przy jakichś kamyszkach, gdziekolwiek chcecie, żeby było taką roślinką troszeczkę zadarniającą. Ona rośnie do wysokości 10-12 cm, kwitnie na taki fioletowy kolorek. Jedyne, co trzeba pamiętać o tej roślinie, to to, że po przykwitnieniu należy ją trochę przyciąć, po to, żeby tą roślinę odmłodzić i żeby cały czas wyglądała świeżo i naturalnie. Czyli to żagwin to jest kolejna nasza propozycja, a przenosimy się kawałek dalej, żeby pokazać kolejną roślinkę, która też będzie rośliną zadarniającą, tylko dużo, dużo niższą, bo przypominam, ta 12 cm, a kolejna będzie taką 2-centymetrową. O roślince, której mówiłem przed chwilką, to macierzanka piaskowa.
bardzo, bardzo fajna roślinka, mało obsługowa. Super, jeżeli chcecie, żeby zadarniła jakiś kawałek przestrzeni. Jeżeli nie chcecie typowego trawnika, chcielibyście jakiś zielony dywanik, macierzanka piaskowa bardzo fajnie na to się nadaje. Nie potrzebuje, tak jak inne roślinki, które dzisiaj też Wam pokazywałem, nie potrzebuje podlewania, nie potrzebuje jakiejś takiej nadmiernej opieki. Wysadzamy ją sobie, bardzo fajnie zadarnia. Rośnie do jakichś 2 cm wysokości. Kwitnie akurat, ta odmiana kwitnie na taki fioletowy kolorek. Są też macierzanki, które kwitną na biało, na jasny fiolet. Roślinka praktycznie bezobsługowa. Jedynie można lekko podciąć stare kwiatostany. Zobaczcie, jak ona sobie tu ślicznie daje radę. Także alpinaria przy oczkach wodnych możecie, żeby zadarniała. Możecie ją używać na skalniaki, jako po prostu dywany takie zielone. Także bardzo, bardzo fajna roślina. Warto ją mieć w swoim ogrodzie. A tutaj jeszcze przy tym hibiskusie ona super, super się prezentuje. Także polecam do ogrodów tą roślinkę też. Pokazaliśmy Wam rośliny, które będą na naszych rabatach cieszyły nas kwiatami, zapachem, swoim wyglądem. Ale chcielibyśmy też Wam podpowiedzieć i pokazać jedną roślinkę, przy której tutaj siedzę, która będzie nie tylko cieszyła nas wiosną, latem, ale będzie też fajnie wyglądała na rabatach zimą. Jest to sosna górska, kosodrzewinka, także możecie ją sobie wysadzać. Ona bardzo fajnie rośnie, rośnie na piaskach, rośnie na słońcu. Jest, no można powiedzieć, też odporną taką rośliną na takie warunki pogodowe. Jeżeli nie chcecie, żeby ona miała zbyt duże wymiary, także pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy ona dostaje przyrosty, tak zwane świeczki, żeby po prostu odłamywać nawet o 3/4 i z takich 10-centymetrowych, powiedzmy, świeczek robić zaledwie 3-centymetrowe świeczki. Wtedy to spowoduje, że ona zacznie się zagęszczać i będzie nam wolniej rosła, ale zimą będzie zdobiła. Bardzo fajnie wygląda, jak puch śniegu osiądzie sobie na niej. Także pamiętajcie, że nie tylko kwiaty zdobią nasze rabaty, możecie wstawić też taką sosnę. To już jest taka nasza propozycja po tym zestawieniu kwiatowym. Tak? No to akcentem będziemy kończyli dzisiejszy filmik, dzisiejsze nagranie. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do kolejnego odcinka. Cześć, hej!